Dzień dobry, witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj na tapet bierzemy temat nawozów azotowych. Jesteście przed ich wyborem, dlatego chcielibyśmy wspólnie z Piotrem Grabowskim, który zagościł się na moim terenie, opowiedzieć troszeczkę na podstawie jego terenu, jakie nawozy były wybierane, co się sprawdziło, co nie. No i na bazie tego troszeczkę tutaj Wam z tego zakresu podpowiedzieć. Piotr, powiedziałem jak się nazywasz, ale nie powiedziałem dokładnie na jakim terenie gospodarzysz. Od tego byś zaczął i powiedział mi, jakie gospodarstwa są u Ciebie. Urzęduję na Dolnym Śląsku oraz Opolszczyźnie, czyli teren kolorowy, przyjazny, bardzo ciekawy, więc wszystkich zachęcam, którzy chcieliby zwiedzić Opolszczyznę bądź Dolny Śląsk. Natomiast jeśli pytasz o rolnictwo, no to mamy bardzo zróżnicowane. Oczywiście mamy miejsca i gospodarstwa, które posiadają bardzo dobre gleby, ale też mamy gospodarstwa, które posiadają słabsze gleby, piaszczyste, bardzo przepuszczalne. Natomiast jeśli chodzi o charakterystykę upraw, no to głównie dominują zboża, rzepak, kukurydza, buraki, później ziemniaki. No ale oczywiście mamy też miejscami regiony, gdzie uprawiane są warzywa i też owoce. Oczywiście gorąco pozdrawiam ten region, na pewno wie, o który chodzi. Powiedz mi, duże gospodarstwa, małe gospodarstwa, u nas jest duże rozdrobnienie, ale u Ciebie, z tego co słyszałem, to jest dużo takich dużych. Czy to racja, czy to prawda, czy dobrze usłyszałem? Jak jestem u Ciebie na Twoim terenie, spotykam się z Twoimi rolnikami, to często właśnie mówią, że ja pochodzę z tego regionu, gdzie tych gospodarstw jest dużo, dużo większych, bogaty region i tak dalej. Oczywiście mamy duże gospodarstwa, może stąd się to przyjęło, że w prasie rolniczej możemy poznać różne publikacje oparte na przykład na badaniach w Kietrzu czy też w Głubczycach, ale mamy też sporo mniejszych gospodarstw. Jest też sporo małych gospodarstw, które jeszcze prowadzą hodowlę, więc nie jest do końca tak. Oczywiście jest zapewne więcej tych gospodarstw niż u Ciebie. Pojawia się coraz więcej, poszerzają się te gospodarstwa, ale jeszcze tych małych jest naprawdę dosyć sporo. Żeby móc mówić o wyniku w postaci plonu, trzeba się zastanowić nad czynnikami mającymi wpływ na ten wynik. Zacznijmy od pogody. Jak pod tym względem wyglądał ostatni sezon na Twoim terenie i czy znacząco różnił się od poprzednich? Pogoda na moim terenie była, no wyróżniała się i była inna w stosunku do roku poprzedniego. Na pewno to, co ją wyróżniało, że była ta pogoda, znaczy opadów deszczu było zdecydowanie więcej niż w tamtym roku. W tamtym roku było dosyć zimno i do tego jeszcze sucho na początku wiosny. Natomiast w tym roku nadal mieliśmy zimno wiosną, ale za to bardzo obfite deszcze. W przeciągu całego okresu wegetacji to rzeczywiście mieliśmy też okres wysokich temperatur, a potem standardowo jak przyszły żniwa, przyszły też opady deszczu. Na pewno to, co zwraca uwagę, to dosyć intensywne burze w stosunku do roku poprzedniego. Wydaje mi się, że jest ich zdecydowanie więcej. No i rzeczywiście miejsc, gdzie na przykład spadł też grad, który niestety też doprowadził do wielu uszkodzeń, więc tym na pewno pogoda się wyróżniała. Mieliśmy wszystko tak naprawdę. I też wczesną wiosną dosyć wysokie przymrozki miejscami również można było spotkać. Znając przebieg pogody, łatwiej jest tak naprawdę mówić o tym nawożeniu już azotowym. Na jakie formy azotu decydowali się głównie u Ciebie gospodarze? Nawożenie często oparte jest też na technologii, jakie dane gospodarstwo prowadzi. Jeśli zainwestowało w opryskiwacz, no to skupieni jesteśmy na RSM-ie, czyli tutaj mamy trzy formy azotu. Jeśli skupieni jesteśmy na bardzo dobrych rozsiewaczach, no to skupieni jesteśmy na granuli, czyli w przypadku tutaj saletry amonowej, czy też saletrosanu. No i rzeczywiście wydaje się, że numerem jeden w rzepaku, czyli połączenie jest saletrosan, czyli połączenie azotu razem z siarką, to od wielu lat bardzo dobrze się sprawdza. Po pojawieniu się saletrosanu 30, też saletrosan 30 coraz bardziej zaczyna zdobywać zwolenników, na przykład podzboża. Zauważyli rolnicy, że rzeczywiście ta siarka jest potrzebna, więc starają się o niej nie zapominać. Natomiast te gospodarstwa, które odeszły powoli od granuli, a przychodzą na RSM, no to skupiają się w szczególności na RSM-ie 32, czy też RSM z siarką, więc tutaj też mamy trzy formy azotu. No ale zdecydowanie na pierwszą dawkę to raczej szukali tych nawozów, gdzie tej formy azotanowej było więcej, aby zwłaszcza w przypadku rzepaku, aby nie doprowadzić do ewentualnego głodu. W takim razie nawozy płynne czy nawozy granulowane? W którą stronę
głównie gospodarstwa się kierują na Twoim terenie, a może tych kierunków jednak jest więcej, jeżeli chodzi o to zagadnienie. Nawożenie oparte jest i na granuli, i na płynnym, więc popularność i granuli, i RSM-u jest bardzo duże. Wydaje mi się, że z lekką przewagą na RSM, widzę to po telefonach, po wizytach, że rzeczywiście coraz więcej gospodarstw stara się poszukać rozwiązania i iść w ten RSM. Te granulowane wybierane są w mniejszej czy w większej granulacji i dlaczego? Jak w ostatnich latach, jakie tendencje widzisz w tym zakresie? Widzimy delikatną przewagę tej większej granuli. Zdecydowanie Zaksan też zbudował mocno swój rynek. Wiadomo, lokalnie mamy tam fabrykę umieszczoną na Opolszczyźnie. Rzeczywiście Dolny Śląsk czy Opolszczyzna preferują bardziej większą granulę. Oczywiście też ze względu na równy wysiew, na to, że sprzęt jest przede wszystkim również do tego dostosowany. No i też wydaje mi się, że jeśli chodzi o Opolszczyznę, no to chętnie kupują, sięgają po kędzierzyński nawóz też tak patriotycznie, lokalnie. Natomiast jeśli chodzi o drobną granulę, to oczywiście też mamy rynek. Jest sporo drobniejszych gospodarstw, które nie potrzebują wysiewać na szerokie, na dalekie odległości, więc sięgają zdecydowanie wtedy o produkty na przykład z Puław na tą drobniejszą granulę. Mamy pszenicę. Powiedz mi, jak to wyglądało w tym roku, jeżeli chodzi o azot. Jedna, dwie czy trzy dawki azotu, bo u mnie zdania były mocno podzielone. Wydaje mi się, że u mnie było podobnie jak u Ciebie. Domyślam się, że i w całej Polsce było podobnie. Wszystko miało znaczenie, jaki był przebieg pogody, jakie mieliśmy możliwości też produkcyjne, bo często był taki okres, że trzeba było szybko z tą pracą ruszać i mogło to doprowadzić do jakichś opóźnień. Natomiast jeśli tak standardowo przy dobrym roku, to w przypadku pszenicy trzymamy się często trzech dawek. Inaczej jest w przypadku stosowania na przykład RSM-u. Tutaj często rolnicy zamykają nawożenie na dwóch dawkach. Natomiast w przypadku granuli na dwóch dawkach zamyka się często w gospodarstwach, gdzie mają bardzo słabe, piaszczyste gleby. Wiedzą, że tego opadu deszczu już później nie będzie, to starają się bardzo szybko wjechać z dwoma dawkami i zabezpieczyć ten azot, bo tak naprawdę później już wiedzą, że ta roślina niestety bardzo często zostaje wypalona przez mocne słońce. Pytanie teraz o rzepak. Jedna dawka czy dwie dawki? U mnie jest dużo dylematów w tym zakresie. Ciekaw jestem, jak to wygląda u Ciebie. W przypadku rzepaku zazwyczaj są to dwie dawki. Rzepak jest to roślina, która bardzo szybko potrafi pokazać, że cierpi z braku azotu. W przypadku jednej dawki można spotkać gospodarstwa, które stosują do tego jeszcze inhibitor nitryfikacji. Natomiast zazwyczaj opieramy się na dwóch dawkach. Czy to jest granula, czy to jest RSM, to trzymamy się dwóch dawek. W takim razie, jak wyliczane są dawki nawozów azotowych? Czy tutaj uwzględniane są wyniki na analizy na zawartość azotu mineralnego, czy w jakiś inny sposób rolnicy właśnie liczą, ile powinni tego azotu zastosować? W szczególności znajomość swoich pól, doświadczenie. Oczywiście są gospodarstwa, które też badają glebę na zawartość azotu mineralnego i opierają się na tych badaniach, ale często jest to taka analiza, ile z plonu wyniosłem, ile roślina potrzebuje, ile wcześniej dawałem, co jest przed plonem, więc... Kalkulacje, obliczenia, tak? Po prostu zwykłe obliczenia, kalkulacje, ale głównie oparte przede wszystkim na swoim doświadczeniu i znajomości swoich pól. A czy badanie na azot mineralny zdobywa w ostatnim czasie na popularności? Obserwujesz to, czy nie? Wydaje się, że tak. Sporo rolników o to pyta. Pamiętam, że też raz badaliśmy przecież w programie Gruntowiedza azot mineralny i też analizowaliśmy, jak to wygląda. Sam jak prowadziłem doświadczenia, to też badałem azot mineralny, więc wydaje się, że przynajmniej tak mniej więcej, żeby choć trochę coś tam wiedzieć, co się w tej glebie dzieje, to czasami można spotkać, że ktoś bierze badania na azot mineralny. Czyli ciekawość jest. Czas na podsumowanie. No, trzeba pomóc rolnikom w podjęciu decyzji. Jak na bazie swoich obserwacji, swojego doświadczenia mógłbyś poradzić rolnikom, czy iść w stronę bardziej takich nawozów, które są uniwersalne, czy jednak szufladkować się iść w stronę nawozów, które są, zawierają mniej form azotu? No i dlaczego? Wydaje mi się, że nie ma złego nawozu obecnie na rynku. Jest ewentualnie, może być źle zastosowany. Po to jesteśmy, żeby Państwu doradzać, nie tylko ja, Kamil, ale cały nasz zespół.
Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, czy zastosujemy granule, czy nawóz płynny. Ważne, żebyśmy wiedzieli, jak go zastosować. Kiedy, pod jaką roślinę i po co tak naprawdę go stosujemy. Więc wydaje mi się, że zawsze warto z kimś porozmawiać, nawet jeśli nie jesteśmy pewni. Oczywiście mamy okres dosyć trudny. Wiem, że sporo gospodarstw stara się oszczędzać, ale wydaje mi się, to co mogę na pewno doradzić rolnikom, to że no, oszczędzanie czasami może nas bardzo mocno oszukać. Patrząc na plony, jakie osiągaliśmy na Dolnym Śląsku, jak i na Opolszczyźnie, wydaje mi się, że powinniśmy zwrócić na to w szczególności uwagę, że jeśli powiedzmy drugi rok z rzędu będziemy się decydować na jakieś oszczędności, no to może się okazać, że no, roślinie będzie brakować tych składników pokarmowych, no i nie wyciągniemy tego plonu, którego byśmy chcieli. Więc jeśli będą jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to zawsze warto z kimś porozmawiać, dlatego po to jesteśmy. Ja też chętnie odbiorę, zawsze mogę przyjechać i zawsze możemy podyskutować i podjąć decyzję na miejscu. Pięknie to spuentowałeś. Ja od siebie tylko dodam, że liczyć, liczyć, jeszcze raz liczyć. Nie robić niczego na oko, bo na oko to wiadomo, co się komu stało. Na oko i na sąsiada, jak to się mówi. Nie? Ja Ci serdecznie dziękuję w takim razie za rozmowę. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku. A ja tymczasem się z Wami żegnam i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Cześć. Trzymajcie się, cześć.